Witam Państwa serdecznie. Coraz bardziej ze wszystkich stron jesteśmy zagrożeni. Powiadamia nas m.in. teraz pani Teresa Garland. Jestem sceptyczny co do źródła, na które się powołuje pani Teresa Garland, ale jednocześnie nie wolno nam niczego przegapić. Musimy być cały czas ostrożni i w pogotowiu, żebyśmy się nie stali ofiarą, chociażby ofiarą zaniechania z naszej strony. A teraz filmik pani Teresy Garland. Dzień dobry Państwu. Mówi do Państwa Teresa Garland, prezydent elektorski Rzeczypospolitej Polskiej, Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego, Społeczny Komitet Konstytucyjny. Celem komitetu jest aktywne działanie na rzecz respektowania i egzekwowania w Polsce naturalnych praw człowieka, konstytucji i demokracji. Szanowni Państwo, mówię do Państwa w dniu 1 października 2023 roku. Jest to przesłanie przełomowe. Myślę, że powinniśmy już otrzeźwieć i to wszyscy i to natychmiast. W obliczu wojny pilne wezwanie Polaków do otrzeźwienia. Szanowni Państwo, stan faktyczny jest taki, że partia PiS zgodziła się na likwidację Polski poprzez wprowadzenie do Polski w najbliższych 4-5 miesiącach 300 tysięcy wojsk obcych nacji w ramach NATO, w tym prawdopodobnie i bez wątpienia i wojsk ukraińskich. Rzekomo w celu obrony Polski przed Rosją, a w rzeczywistości w celu likwidacji państwa polskiego i wymordowaniu ludności polskiej. Rządy zachodnich państw to już wiedzą i dlatego zaczynają zamykać granicę z Polską, granicę z Polską, ponieważ tu będzie piekło. Naród polski będzie wybijany. Z wielką pompą minister Błaszczak ujawnił mapy obronne Polski z ponad 10 lat wstecz, gdzie PO w ramach obrony oddawało pół Polski Rosji. Natomiast pan Błaszczak nie ujawnił ani mapy, rzekomo ma to być cała Polska, ani planów obronnych Polski, których efekt, pokazując mapę okrojonej Polski, ujawnił pan Jackowski. W 2028 roku 3/4 Polski już nie będzie. Wygląda na to, że Polska wtedy wejdzie najprawdopodobniej w skład tworzącego się na terytorium Polski i Ukrainy państwa żydowskiego. Pozostanie więc tylko tak zwana Polska niemiecka w następujących województwach: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie. Mniej więcej taką mapę pokazał Jasnowidz Jackowski. Podsumowując, podsumowując, stan faktyczny wygląda na to, że jest taki. Niemcy z Żydami i z korporacjami ugadali się, że rozbiorą Polskę, ale nie mają wystarczającej armii i pretekstu, żeby do Polski wejść. A więc zrobią ten rozbiór za pomocą NATO i z pomocą zaprawionych już w boju wojsk ukraińskich. To ma się odbyć w marcu i w kwietniu 2024 roku w Polsce w ramach manewrów wojskowych NATO lub jeśli im się to od razu nie uda, to pozostawią tutaj te 300 tysięcy wojsk w Polsce
i rozpętają wojnę z Rosją. Czy takiego scenariusza chcemy? Ja nie chcę. Można ten tragiczny scenariusz dla Polski zneutralizować poprzez odwołanie manewrów wojskowych NATO i manewrów ukraińskich w Polsce w marcu 2024 roku. Oczywiście trzeba to zrobić wcześniej, ponieważ te wojska już teraz będą przybywały. Oni tylko czekają, aż wygra wybory PiS i będzie już pewne, że mają władzę. Już z kopyta, od razu wprowadzają te wojska, proszę Państwa. 300 tysięcy wojsk to jest potężna liczba. Trzeba kilka miesięcy, żeby oni tutaj dotarli, rozłożyli się. Czy my naprawdę tego chcemy? A teraz dalsze moje przesłanie. Czyli można ten tragiczny scenariusz dla Polski zneutralizować poprzez odwołanie manewrów wojskowych NATO i manewrów ukraińskich w Polsce w marcu 2024 roku. Ale żeby to zrobić, to trzeba wymienić w Polsce władzę. Bo PiS jest przekupiony i podpisał zobowiązania wobec naszych rozbiorców. Jeżeli ktoś, proszę Państwa, zna historię, to zobaczy, że w taki bardzo podobny sposób dokonano rozbioru Polski w 1772 i potem kolejne rozbiory, które były. Ostatecznie to właśnie władze zaklepały rozbiory. Jeszcze proszę się przyjrzeć historii. My, naród polski, nic nie podpisywaliśmy i mamy prawo wystąpić w celu obrony naszej ojczyzny, formułując się władczo i sprawując władzę bezpośrednio w oparciu o artykuł 4 Konstytucji. Wszelkie jakiekolwiek próby funkcjonariuszy publicznych czy urzędników przeciwstawiania się władzy bezpośredniej narodu polskiego muszą być traktowane jako zdrada i tak karane. Wzywam Polaków do zbojkotowania wyborów i pilnego tworzenia gminnych rad koordynacyjnych w celu sprawowania władzy bezpośrednio w oparciu o artykuł 4 Konstytucji. Nie możemy nadal dawać władzy ludziom, którzy ugadali się, że nas rozbiorą, którzy wprowadzają do Polski setki tysięcy wojsk okupacyjnych w celu wymordowania narodu polskiego, łamiąc, kłamiąc jednocześnie bezczelnie w żywe oczy, że sprowadzają te wojska w celu obrony Polski przed Rosją. Jeśli Rosja napadnie Polskę, to możliwe, że stracimy terytorium. Ale jeśli sprowadzimy do Polski te 300 tysięcy obcych wojsk NATO i ukraińskich, to nasze terytorium Polski na pewno stracimy. Błaszczak, natychmiast odwołaj te manewry albo natychmiast podaj się do dymisji. Szanowni Państwo, mówiła w dniu 1 października 2023 roku Teresa Garland, prezydent elektorski Rzeczypospolitej Polskiej. Wzywam naród polski do opamiętania się, do otrzeźwienia i do współdziałania w ramach gminnych rad koordynacyjnych. Wszystko jest dostępne na stronie internetowej, wszelkie informacje www.tymczasowaradastanu.wordpress.com. W artykule pod tytułem W obliczu wojny pilne wezwanie Polaków do otrzeźwienia, tam będzie link do artykułu, gdzie są wszystkie informacje. Jednocześnie zaraz po wejściu na stronę jest coś takiego jak społeczny think tank. To jest właśnie plan zarządzania Polską w sytuacji zagrożenia bezpośrednio w oparciu o artykuł 4 Konstytucji i bezpośrednio przez suwerena państwa polskiego, czyli przez naród polski. Dziękuję jeszcze raz ponownie za uwagę i wzywam Państwa do aktywnego działania. Dziękuję.